jedną część rozwiązywania nierówności liniowych, już troszeczkę bardziej rozbudowanych. Przepiszę tradycyjnie podpunkt A i wytłumaczę, jak należy taki punkt rozwiązać. Pierwsza rzecz to znowu lewa, prawa strona, czyli póki co jeszcze, jak się uczymy, to na razie jeszcze zapiszę. Oczywiście nie musicie tego robić, jeśli wiecie i potraficie wszystko wykonać. Ja na razie tutaj przy uczeniu jeszcze pokażę co i jak. No i po lewej stronie i po prawej stronie musimy zrobić porządki, jeśli się uda. I popatrzmy. Minus 13y, no nie ma tu co zrobić, więc te minus 13y pozostanie, znaczek pozostanie, ale jest minus. Ten minus przy nawiasie oznacza, że tu możecie wstawić sobie jedynkę, i oznacza, że będziemy mnożyć, czyli będziemy mnożyć te minus 1 razy y i te minus 1 razy 7. No to mnóżmy. Minus 1 razy y to minus 1y. Możemy pisać, ale nie musimy tej jedynki. I minus 1 razy 7 daje mi minus 7. I dopiero w tym momencie mogę wykonać przenoszenie na stronę, bo chciałabym, aby po lewej stronie były niewiadome, a po prawej stronie były wiadome. Czyli liczby bez x-ów, czy bez p, bez y-ów, jak literka będzie wyglądała. Czyli minus 13y jest w dobrym miejscu, ale w złym miejscu stoi minus 1y. Przeniosę na drugą stronę, czyli na tę, a jak przeniosę na tę stronę, muszę zmienić znak, czyli będzie plus 1y. Znaczek nierówności pozostaje. Minus 7 stoi w dobrym miejscu. A czy mogę coś jeszcze tu przenieść? No tu już nic więcej nie mam do przeniesienia. Czyli muszę po prostu wykonać tak, jak tutaj jest. Czyli mam minus 13 plus 1, to mam minus 12y. Jest mniejsze od minus 7, bo tutaj już się nic nie da zrobić. I pamiętamy, dzielimy przez to, co stoi przy y, czyli przez liczbę minus 12, zawsze w nawiasie, jeśli jest ujemna. I piszemy y i teraz uwaga, pamiętamy, zmiana znaku. Zmiana znaku, ponieważ dzielenie bądź mnożenie przez minusa, ale tylko przez minusa, tak? Czyli tu uważać. Uwaga, jeśli dzielimy przez minusa lub mnożymy przez minusa, zawsze znak nierówności zmienimy na przeciwne. No i w takim wypadku, jak to będzie wyglądało? Popatrzmy. Minus 7, kładziemy kreseczkę, minus 12. Co nam to daje? Daje nam to tak. Ja już tutaj zapiszę. Y są większe od minus przez minus daje nam plus, czyli od 7 12, a ponieważ to jest nierówność, to na tym nie kończymy. Zawsze będziemy rysować oś. Czyli rysujemy ośkę, na tej ośce piszemy, że ona jest osią y-ów, zaznaczamy 7 12 i teraz patrzymy na tę nierówność, czy na tę nierówność obojętnie, i patrzymy, czy jest podkreślenie. Jeśli nie ma podkreślenia nierówności, popatrzcie, to kółeczka będą otwarte, czyli kółeczko na osi będzie otwarte. I teraz znak nierówności większy od 7 12 oznacza, że jakby w tą stronę rysujemy. O, o tak, o, zaznaczamy to miejsce, bo tu tutaj są wszystkie liczby większe. Tu będzie na przykład 1, tu będzie na przykład 0. A więc widzicie, że faktycznie w tą stronę będą szły mniejsze, w tą stronę będą większe. Gdybyście mieli problem ze znakiem, to znak o taki oznacza, tu jest więcej, zobaczcie, kropeczek, a tu jest tylko jedna, czyli ta strona jest mniejsza, ta strona jest większa. To tak, gdybyście mieli z tym jakiś tam problem, to tylko tak gwoli przypomnienia. I teraz odczytujemy przedział. Y należy odkąd? Od 7 12 i uwaga, kółeczko otwarte mówi, otwarty nawias zrób, a więc otwieramy nawias. Do gdzieś tam, daleko, daleko, nie kończy się w tym miejscu, jeszcze leci, 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 leci i tam, i jeszcze leci, 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 daleko, daleko do nieskończoności, a każda nieskończoność, zobaczcie w wyjątkach, jest zawsze nawiasem otwartym.
Można pisać plus nieskończoność, jeśli tak byliście uczeni. Ja usunę wszystko z tablicy, przejdę do kolejnego przykładu. Wszystko z tablicy usunęłam i możemy rozwiązywać kolejny przykład, czyli przykład B. Znów już troszkę bardziej rozbudowany, ale to wcale nie znaczy, że jest jakiś mocno trudniejszy. Po prostu troszeczkę więcej rzeczy do wykonania będzie. I zaczynamy ponownie od strony lewej. Tu też zrobimy taką dłuższą lewą stronę. Zapiszemy, że lewa, lewa. I zrobimy stronę prawą. Malutka ta strona prawa. Dobrze. I znak nierówności przepisuję. Popatrzmy po prawej stronie. Nie ma nic do zrobienia. A więc przepisuję 4x. Natomiast po lewej stronie jest rozbudowany, więc zanim cokolwiek będziemy przenosić, najpierw będziemy wykonywać porządki na naszej stronie, czyli uporządkujemy naszą stronę. I wykonamy to w ten sposób. Ponieważ minus 2 stoi przed nawiasem, to przemnożymy przez 7 i przemnożymy przez minus 1. Żeby nie przyszło Wam do głowy, że jeszcze przez 3. 3 jest oddzielona znakiem plusa, nie stoi w nawiasie, a więc oznacza, że jej nie ruszamy. Czyli minus 2 razy 7 to minus 14x, minus 2 razy minus 1 to plus 2, bo minus razy minus daje plus i dopiero przepisujemy naszą 3. I robimy dalej porządki. Jeszcze niczego więcej nie zmieniamy. Na razie porządkuję. Czyli minus 14x przepisujemy i 2 plus 3 to 5. Przepisujemy znaczek i minus 4x. I teraz mamy znów. Tu była strona lewa. I niech będzie jeszcze lewa. A po tej stronie będzie strona prawa. A więc w stronie prawej też narysujemy sobie, żeby było nam może łatwiej, a może trudniej. Jeśli trudniej, to nie róbcie tego. I teraz tak. Na lewej stronie mają znaleźć nam się x-y, czyli minus 14x jest po tej stronie co trzeba, wszystko jest w porządku. Natomiast minus 4x nie jest w dobrym miejscu. Musimy przerzucić na drugą stronę. Jeśli przekładamy na drugą stronę, to zawsze zmieniamy znak, czyli z minusa zrobimy plus 4x. I to samo zrobimy z piątką, ponieważ piątka stoi w złym miejscu, ma stać po przeciwnej stronie, a jeśli po przeciwnej stronie, zmiana znaku. Czyli nie będzie 5, a będzie minus 5. I teraz możemy wykonać już obliczenia. Minus 14 plus 4. No to mam 14 zł długu, 4 w kieszeni. Jak przyjdę i oddam 4 zł, no to dostanę jeszcze, że długu mam jeszcze 10, czyli minus 10x, znaczek przepisujemy minus 5. No i pozbywamy się tej minus 10, dzielimy przez minus 10. I znów to samo, uwaga, jeśli dzielimy przez minusową liczbę, to obowiązkowo znak nierówności zmieniamy na przeciwny, czyli w tym wypadku to będzie x mniejsze, bo znak się zmienił i uwaga, minus piątka, kładzie się kreseczka, minus dziesiątka, tak jak tutaj wszystko leci po kolei. W związku z tym mamy x-y mniejsze, minus przez minus daje nam plus, 0,5 to po prostu 1/2. Oczywiście nie koniec. Oczywiście obowiązkowo, ponieważ jest to nierówność, to rysujemy oś. I na osi zaznaczamy, że to są nasze x-y, zaznaczamy naszą 1/2, kółeczko będzie zgodnie z tym, że nie ma podkreślenia, otwartym kółeczkiem i teraz pokazuje nam, że w tą stronę mamy rysować, tak? Czyli rysujemy, kreskujemy i mamy odczytywanie, x należy odkąd? Odtąd, tu, czyli gdzieś stamtąd, het daleko od minus nieskończoności do 1/2. I nawias otwarty, ponieważ przy kółeczkach otwartych nawias zawsze będzie otwarty. Usunę wszystko z tablicy i przejdziemy do kolejnego przykładu. Przepisuję przykład C. I w przykładzie C za chwilkę zrobimy znów porządkowanie.
bardzo ważne jest przepisywanie. Ja tak samo jak Wy często popełniam błąd przy przepisywaniu, w związku z tym zawsze sprawdźcie, czy gdzieś minusa, plusa nie zgubiliśmy, bo tak to jest z tym przepisywaniem, więc warto zwrócić uwagę. Mi też się to zdarza, że gdzieś zgubię jakiś znak. No i pierwsza rzecz, od której zaczniemy, to jest uporządkowanie strony lewej, prawej. A więc najpierw pomnożę sobie tu te liczby, które stoją przed nawiasem, czyli mnożę to przez to i mnożę to przez to. Natomiast po przeciwnej stronie mnożę minus piątkę przez to i minus piątkę przez tę liczbę. I wykonujemy. 3 razy 2 to 6, 3 razy 4 to 12 i literka P. Znaczek nierówności przepisuję, bo tu na razie nie mamy co wykonywać. Minus 5 razy 6 to minus 30 i minus 5 razy minus 2 to plus 10P. I teraz mamy te lewe strony, prawe strony. Pamiętamy, to jest nasza lewa. Niech na razie tak będzie. Pamiętajcie, że jeśli umiecie, wcale tego nie musicie odznaczać sobie. Ja na razie, ponieważ Was uczę, odznaczam, żeby było dla niektórych może łatwiej. I teraz przenosimy w ten sposób, aby literki P były na lewej stronie, czyli 12P jest po lewej stronie, a więc zostaje bez zmiany znaku, żeby nie przyszło Wam do głowy, że zmieniamy znak. 10P natomiast stało po przeciwnej stronie, a więc zmieniam znak przenosząc, czyli nie będzie już plus, tylko minus. 30 stała po tej stronie, czyli jest w porządku, ma tutaj sobie dalej stać, ale z minusem oczywiście, ale 6 nie stała, przenoszę, a więc zmieniam 6 znak. I wykonuję działania. 12P minus 10P to 2P. Znak nierówności przepisuję. Minus 30 minus 6 to jest po prostu minus 36, bo mamy długu 30 i 6 długu, łącznie 36 długu. Wykonuję dzielenie przez 2. Uwaga, nie dzielę przez liczbę ujemną, a więc znak nierówności pozostaje. Nie wykonywałam dzielenia przez ujemną. Czyli minus 36 dzielone na 2 to po prostu minus 18. Oczywiście zakończymy to w sposób taki jak do tej pory, czyli narysujemy ośkę. Na osi zaznaczamy, że to jest literka P tym razem, 18 z minusikiem i podkreślenie mówi kółeczko zamaluj. I popatrzymy, że leci w tą stronę ten znaczek, czyli rysujemy w tą i odczytujemy. P należy odkąd? Odtąd, tąd, gdzieś daleka, czyli od minus nieskończoności do minus 18, przedział domknięty, ponieważ kółeczko domknięte mówi przedział domknięty. Znów usunę wszystko z tablicy i zrobimy ostatni przykład, przykład D. No i przykład D mamy. Oczywiście przepiszę. I tu bardzo uważajcie, bo tu jest najczęstszy błąd, który wykonujecie niestety i już tłumaczę, w którym miejscu ten błąd najczęściej się pojawia. Ponieważ najczęściej nie wiecie, co zrobić z tą liczbą 1 czy z tą liczbą T, chcecie mnożyć przez ten nawias, a to tak nie jest. Ja w takich sytuacjach zawsze odznaczam takie kawałeczki, w których cokolwiek będę wykonywała. Te kawałki są przeze mnie odznaczane na zasadzie takiej, że jeśli się pojawia jakiś minus lub plus taki oddzielny, wówczas to jest oddzielny kawałek. I tak też zrobię, popatrzcie. Wykonam to na takiej zasadzie. Tutaj jest jedynka do minusa. To jest oddzielny kawałeczek. Tutaj jest minus z całym tym, bo jest mnożenie, czyli to jest kolejny oddzielny kawałek. T jest samotne, biedne, czyli jest oddzielnym kawałkiem i oddziela znowu minusik i ten minusik należy do tej całej reszty. I dopiero w tych kawałkach będę wykonywała porządki, czyli uporządkuję stronę lewą i uporządkuję stronę prawą. A więc jedynka samotna jest jedynką do przepisania. Żeby nie przyszło Wam do głowy, że macie mnożyć tą jedynkę, bo często niestety tak część osób robi. Ale minus trójkę już tak, czyli minus 3 pomnożę przez te dwie liczby w nawiasie, a tu z kolei minus 7 pomnożę, ale tylko tę liczbę, która stoi bezpośrednio przed nawiasem, tej liczby T nie będę mnożyła. Minus 3 razy T to jest minus 3T i minus 3 razy minus 4 ustalamy znak, to jest plus,
12. Znak przepisujemy. Te przepisujemy, bo jest znowu w tym kawałeczku, co mówiłam, samotnym, oddzielonym, ale siódemkę z minusem mnożymy przez nawias. Minus 7 razy t to minus 7t i minus 7 razy, plus 2, przepraszam, to jest minus 14. I teraz mamy znów lewa, prawa strona i musimy porobić porządeczki sobie lewa i porządeczki potem po prawej stronie, tak? Czyli lewa, prawa. Tak jak do tej pory. Przypominam, że tego oczywiście nie musicie robić, jeśli umiecie i nie chcecie tego robić. Ja na razie wykonałabym po lewej stronie porządki. Tak po prostu po lewej i tak po prostu po prawej i dopiero potem bym przenosiła strony, bo tak moim zdaniem jest łatwiej. Więc co zrobię? 1 plus 12 to jest 13 i minus 3t po prostu przepiszę. T minus 7t to jest 1t odjąć 7t, czyli macie złotówkę na plusie, 7 na minusie, czyli długu, a więc zostanie nam jeszcze długu 6t i minus 14 przepiszę. I dopiero teraz będę się bawić w przenoszenie stron, czyli zmiany znaków, bo jeśli przenoszę stronę, zmieniam znak. Tu obowiązkowo musicie w ten sposób zadziałać. Czyli na razie znak nierówności jest po prostu przepisywany, a tu robimy, tak jak mówiłam, porządki. Czyli minus 3t stoi w dobrym miejscu, bo literki t chciałabym, żeby były po lewej. Oczywiście mogą być po prawej, natomiast wydaje mi się, że zawsze jakoś łatwiej jest, kiedy są po lewej stronie. Minus 6t przenoszę na drugą stronę, czyli jak przenoszę, to pamiętamy, zmieniam znak, czyli z minusa robi się plus. Minus 14 stoi w dobrym miejscu, a więc niech sobie stoi, a 13 przenoszę na drugą stronę, czyli zmieniam znak, czyli będzie minus 13. I teraz mogę wykonywać redukcję wyrazów podobnych. Minus 3 plus 6 to jest 3t, znak przepisujemy i minus 14 minus 13 to są nasze długi, czyli mamy minus 20. 7. Podzielimy przez liczbę 3, żeby pozbyć się trójki przy t. Uwaga, nie zmieniamy znaku. Nie zmieniamy w związku z tym, że nie dzielimy przez liczbę minusową, tylko przez minusową zmieniam znak. I otrzymuję, że t jest większe bądź równe i minus 27 dzielone na 3 to po prostu minus 9. Oczywiście zakończymy to zawsze osią, na której zaznaczymy sobie liczbę minus 9. Kółeczko domknięte, ponieważ mamy podkreślenie, to jest oś T i strzałeczka pokazuje, że mają być liczby większe, a więc takie. I odczytujemy przedział. T należy odkąd? Od minus 9 do tam daleko, do nieskończoności. I jeśli chodzi o te zadania, to już wszystko. Dziękuję bardzo.